10 minut po godzinie 10, sportowe śniadanie. Witają was Krzysztof Kostęcki i Marcin Michalski. Dzisiaj naszymi gośćmi są piłkarze Odry Opole, Dawid Wolny i Tobiasz Wańcetel. Witam was. Witam serdecznie. Witam. Zacznijmy może od tego, co było wcześniej. Beniaminek drugiej ligi. Czy ciężko gra się na nowym terenie? Bo jednak wejście z trzeciej ligi do drugiej ligi jednak jakiś prestiż też jest, prawda? Przejście na nowe boiska, na nowe trybuny też. No zdecydowanie. No, każda liga ma tam jakąś swoją specyficzną, można powiedzieć, specyficzny styl grania. No ja uważam, że trzecia liga, z którymi awansowaliśmy, ta opolsko-śląska, jest jedna z lepszych, jak nawet nie najlepsza w ogóle w całej Polsce, więc no już byliśmy tak trochę, można powiedzieć, zahartowani, ale też bardziej taka siłowa gra. No i wydaje mi się też, że w trzeciej lidze już wszyscy stawiali nas w roli faworyta, więc się raczej przed nami bronili, a w tej drugiej lidze jako Beniaminek no, była bardziej gra taka otwarta, więc uważam, że mile zaskoczyliśmy wynikami, no i mam nadzieję, że ta druga runda będzie... Tak jak każdy kibic liczy, czyli jeszcze bardziej obfita. Właśnie chciałem się zapytać, czy spodziewaliście się takiego wejścia w tą drugą ligę? Ponieważ no, jesteście Beniaminkiem, a jednak jakby nie patrzeć, przez pewien czas objęliście fotel lidera i nie wypuszczaliście go, prawda? Teraz skończyliście na trzecim miejscu, bodajże przygotowałem się, macie 2 punkty straty do lidera, 39, a na pierwszym miejscu oczywiście Raków 41. Powiedzcie, czy trudno było wam się przedostać na ten najwyższy szczyt? Znaczy, srogą nauczkę dostaliśmy po pierwszym meczu pucharowym z Siarką Tarnobrzeg. Przegrałem 3-0. Wyciągnęliśmy wnioski i nie wiem, i zaczęliśmy grać w ogóle inną piłkę. No i to się przerodziło na bardzo dobry wynik. Nie było trochę tak, że czuliście takie... Nie mieliście takiego poczucia, że trochę zbagatelizowali was przeciwnicy? Jako Beniaminek weszli sobie po 2 latach nieobecności, a tu bang. No może to znaczy, no nikt nie wie, co się dzieje w głowach rywali, no, tak to nazwę, ale uważam też, że mamy naprawdę taką drużynę, która widać, że jest kolektywem takim, że jesteśmy tak, można powiedzieć, nie wiem, taką rodziną na boisku, tak to nazwę. No i to też przyniosło jakiś taki właśnie zamierzały profit. No wynik jest jaki jest, tak jak powiedziałeś, brakuje nam 2 punktów do lidera, ale tak naprawdę 3 miejsca są premiowane do awansu do pierwszej ligi, więc nas interesuje pierwsza trójka, niekoniecznie musimy być pierwsi czy drudzy, czy właśnie 1, 2, 3 miejsca, także spokojnie, jeszcze dużo pracy przed nami. Jak możecie skwitować takie, bo znalazłem na Łączy Nas Piłka, znalazłem taki cytat: największe pozytywne zaskoczenie jesieni w drugiej lidze. Jak możecie się do tego odnieść? Czy wy jesteście w pewien sposób też nagradzani przez media, mówiąc o tym, że rzeczywiście no, Beniaminek w samych superlatywach, co to oni teraz nie grają? Przypomnijmy, że tak naprawdę macie 2 mecze przegrane, a reszta wygranych. Jak odnosicie się do mediów, jeżeli mówimy, media o was mówią takie olśnienie drugiej ligi? No, na pewno fajnie, że nas doceniają. No, ale to my wykonaliśmy też mega dobrą robotę. Tak jak Dawid powiedział, że druga liga jest, no jakby to powiedzieć, rywale się na nas nie nastawiali, nie wiedzieli, że my tak dobrze zagramy i tyle punktów zdobędziemy. Fakt, 2 potknięcia były, no ale zawsze muszą być. Ale wychodziliśmy z tego bardzo dobrze, bo następny mecz, na przykład przegraliśmy 3-0, wygraliśmy następny 3-0. No to umieliśmy się z tego podnieść. Raz na wozie, raz pod wozem. Tak, dokładnie. No a co do tych mediów, no to fajnie, że doceniają. Fajnie, że tak o nas piszą. No to jest na pewno kolejny kop do pracy. No i będzie walczyć o ten upragniony awans. Czy dla was samych to też było takie trochę zaskoczenie? Tak jak tu Krzysiek powiedział, że dla mediów byliście olśnieniem, a dla was samych, jak wy się do tego odniesiecie? No tak, no ludzie, którzy przychodzą nas oglądać albo oglądają nas w telewizji, bo też teraz mecze były w telewizji, to jest takie pozytywne, bo to już Liga Centralna jest, to widzą jednak to, co my już zrobiliśmy, nie widzą tą pracę, którą robi się na treningu, nie? No, ja uważam, że wykonaliśmy kawał dobrej pracy, no i właśnie mamy już ten taki, można powiedzieć, zalążek tego wszystkiego, no teraz nie możemy spuścić z tonu, tylko
Tak jak powiedziałeś, media, ja uważam, że powinny nam dać kopa bardziej do tego, do tej dalszej pracy i do tego, żeby brnąć właśnie jak najwyżej. Bo nie klepać po plecach. Dokładnie, tylko... dokładnie. To jest takie. A każdy z nas pewnie ma ambicje gdzieś wyżej, to jest normalne. No, raczej nie widzę tutaj u siebie w drużynie kogoś, kto ambicje ma na przykład przy tej drugiej lidze. No ale mówię, no tak jak mówiliście z tymi mediami, no ja uważam, że to jest właśnie taki kop, taki, że tak powiem, dodatkowy, że tak, taki nie wiem, moc bodziec. Taka dla nas. Ale to taki też bodziec. Może być motywujące, jeżeli was chwalą, tak? Nie muszę zaraz mówić, że no fajnie, ale czemu nie na pierwszym miejscu? To też by mogło przynieść odwrotny skutek wtedy. No tak, no kiedyś mi jeden chłopak taki mały powiedział, że no jakbyście byli w środku, to w sumie nikt by o was nie gadał, ale też nikt nie by był zły, tylko byśmy się utrzymali w tej drugiej lidze, a teraz... Że tak powiem, ta presja rośnie, to jest wiadomo, z wynikiem, z czasem, jak już osiągnęliśmy jakiś, można powiedzieć, w sumie jeszcze nic nie osiągnęliśmy, ale na tym półmetku jakiś taki okazały wynik, tak jak powiedzieliście, że jako Beniaminek miło zaskoczyliśmy, to łączy nas piłka, wszyscy o nas pisali, to mówię, no teraz już kibice będą na pewno od nas oczekiwać danego wyniku, no to presja rośnie, no ale presja w sporcie to jest, uważam, że coś normalnego na co dzień. Wcześniej też wspomniałeś o treningu. Pamiętam, jak rok temu do was przyszedłem przed rozgrywkami. Pamiętam. Akurat jak zmienił się trener. Powiedzcie, jeżeli możecie porównać wcześniejszego trenera i obecnego trenera, oczywiście mówimy tu o Janie Furlepie, powiedzcie, co tak naprawdę nowego przyniósł nowy trener? Czy baliście się tego, że będą jakieś nowe założenia, nowe konszachty w drużynie, nowe może jakieś formacje, może nowe twarze też? Czy baliście się po prostu przejścia z tego, co było wraz z przyjęciem nowego trenera? Znaczy... Bo Tobiasz, pamiętam, że byłeś numerem drugim tak naprawdę na bramce, a po tym jak Jan Furlepa po którymś tam treningu powiedział, że tak, na ciebie stawiam i od tamtej pory widzę cię na bramce jako numer jeden. Nie no, ja grałem tam całe pół roku jeszcze. Ja grałem cały rok w sumie. Mhm. I za trenera Furlepy i za trenera Smuki. No ale przyszedł trener Furlepa, nie było zmieniania taktyk, formacji w ogóle. Jedyne, co dostaliśmy, no to luz w głowach, że nie mieliśmy, jakby to powiedzieć, że praca, tylko trochę luzu było, nie? Była praca, ale też luz, bo to jest potrzebne, nie? Że to, jakby to powiedzieć, tą atmosferę jakby powiększa, nie? Ten luz. No i myślę, że to tyle, nie wiem, co Dawid... A co nowego wprowadził trener? Znaczy, ja tak uważam, że każdy trener ma jakieś takie, nie wiem, swoje specyficzne zagrywki i jakieś, no właśnie tak jak to i mówił, no taktyka jako tako się tak nie zmieniła mega, ale uważam, że zespół przede wszystkim został taki sam. Trener się zmienił, faktem, ale sztab szkoleniowy, trener bramkarzy został z nami, tak. Tak naprawdę drugi trener, Piotr Plewnia, przyszedł, ale tak naprawdę on jest tutaj w tym środowisku polskim już od lat, no bo trener Plewnia jest tutaj z Opola, więc uważam, że taka, może tak jak Tobi powiedział, może taki większy luz dostaliśmy, że jednak jesteśmy dalej tą samą ekipą, dalej jesteśmy w szatni, uważam, że kapitan Tomek Wepa super to trzyma, więc mówię, no nam została tylko praca, atmosferę już sobie fajną naprawdę wyrobiliśmy, no teraz zobaczymy jak dalsze wyniki, mam nadzieję, że będą jak najlepsze. Ale coś chyba trener musiał powiedzieć, coś musiał przyjść do was i powiedzieć, no chłopaki, to już nie jest trzecia liga, teraz będziemy robić tak. Było coś takiego? Taki motyw? Jakaś rozmowa taka zapadła wam w pamięć? To znaczy, no tak, na pewno, wiesz, no ja uważam, że pewnie trener też był realistą i też jakoś tak przed samym, że tak powiem, sezonem, jak już awansowaliśmy do drugiej ligi, miał nadzieję, że nawet będziemy na pierwszym, bo to jest zawsze, no trzeba wierzyć w swoją pracę, no ale tak jak już mówię, większość stawia nas na 8, 12 miejscu, no nie oszukujmy się. No trener generalnie robi taką robotę, też to ja uważam motywuje cały zespół, że my żyjemy z meczu na mecz. Nie interesuje nas to, co będzie za 5-6 kolejek, tylko nas interesuje pierwszy, najbliższy mecz, czyli ten, który na przykład jest za 2-3 dni. Dopiero myślimy po tym meczu, wygranym, zremisowanym, bądź przegranym, bo to się zdarza, no i
o kolejnym meczu, tak? No, czyli można powiedzieć, każdy tydzień jest przygotowaniem do kolejnego meczu. Ja chciałem się jeszcze zapytać, jeśli mówimy o całej rundzie jesiennej, który mecz zapadł wam w pamięć? Bo podejrzewam, jaka będzie odpowiedź. Pewnie będzie z Rakowem Częstochowa. Oczywiście tutaj wielkie gratulacje dla ciebie, strzelca bramki. Remis 1-1. Ale który mecz według was, według bramkarza, według pomocnika był takim jakby albo przełomowym, albo najbardziej zapadającym w pamięć z tej rundy jesiennej? U mnie, tak jak powiedziałeś, no to... No na pewno ten Raku, bo to jest taki mecz, ja uważam, na szczycie. Nie tylko u nas na boisku, no bo dwie drużyny, jak to nazwać, najlepsze, można powiedzieć, z drugiej ligi, tak to określa, albo z tego topu się spotkały. To jeszcze kibicowsko jest taki smaczek, nie? No bo jednak nie dość, że kibice no nie za bardzo za sobą przepadają, to już wiadomo, że kibice przyjezdni przyjadą, że będzie coś się działo, dużo ludzi na stadionie, to tak też nakręca pozytywnie nas na pewno na boisku, dlatego ja uważam, że dla mnie taki mecz to był taki najbardziej, który na pewno zapamiętam z tej pierwszej rundy. No i na pewno te mecze, które były w telewizji ogólnopolskiej, w TVP3, z Kotwicą Kołobrzeg i Polonią Warszawą, naprawdę jak na drugą ligę, bardzo dużo ludzi oglądało te spotkania. Dobrze, że wspomniałeś o telewizji. Jest to dla was też zaskoczenie, że ekipa, jeśli możemy tak powiedzieć, ekipa z TVP jeździ tak naprawdę za wami. Bo teraz w TVP jest coś takiego, że wasze mecze na wyjeździe transmitują. Czy jest to też dla was zaskoczenie, że jednak jakaś tam ekipa cząstka Opola jeździ z wami zawsze na mecze? Tak, to na pewno. My się tego nie spodziewaliśmy w ogóle. Wiedzieliśmy, że Łączy Nas Piłka na swoich kanałach będzie transmitowała mecze, no ale żeby TVP3 jeździło za nami gdzieś do Kołobrzega, do Warszawy, to nigdy w życiu. Nie, no super. Ja uważam w ogóle, że tak, to jest taka fajna inicjatywa, nie? No bo też w Opolu piłka nożna no, odżywa, widać to, nie? Z rokiem na rok, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Fajnie, no na pewno dziękujemy im z tej strony, no bo mówię, no to jednak nie dość, że prestiż klub i tak samo może telewizja na pewno ma coś z tego, jakieś profity, ale to i tak na pewno my też sami, mówię, jesteśmy zadowoleni, że ogląda nas większa, że tak powiem, większe grono publiczności. Jeżeli pozwolisz, Krzysztofie, to ja zaproszę słuchaczy na chwilę muzyki. 29, mniej więcej, minut po godzinie 10, zegarek nadal nienaprawiony, wracamy ze sportowym śniadaniem. Przypominam, że są z nami piłkarze Odry, Dawid Wolny i Tobiasz Weinzettel. Siedzimy, rozmawiamy przy kanapkach z kuchni. I teraz przechodzimy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy trochę o drugiej, o trzeciej lidze i o trochę historii, trochę o przeszłych grach, to teraz zapytamy was o najbliższą przyszłość i teraźniejszość. Teraźniejszość. Doczytałem się, że do dzisiaj trwa konkurs plebiscyt, 49 bodajże, plebiscyt sportowca NTO. I wasza dwójka też w tym plebiscycie bierze udział. O, miłe zaskoczenie widzę, tak? Fajnie wiedzieć. Jakiegoś SMS-a bym wysłał. A to zaskoczyłem was chyba, tak? Tak. Redakcja NTO wytypowała mistrzów opolskiego sportu do 30 grudnia, a do dzisiaj trwa plebiscyt na najpopularniejszego sportowca 2016. A to widzę, że miłe zaskoczenie. Myślałem, że tak. Wiecie. Nie, no miło słyszeć. Nie? Dzięki za informację. To fajne wejście widzę. Nie no, to dobrze, może chłopaki zajmą wysokie lokaty, to się okaże, że są popularni bez takich dodatkowych motywacji, tak? Wydzwaniania po rodzinie. Wujek, ciocia, zagłosujcie, bo jestem w plebiscycie. Dobra, jeżeli mówimy o teraźniejszości, teraz macie chwilę przerwy, prawda? Ale to też nie odbiega od przestania grania w piłkę. Oczywiście macie też mecze kontrolne, tak jak w przerwie też żeśmy rozmawiali. Kiedy najbliższy mecz i czy to jest też dostępne dla szerszej publiczności, żeby widzieć, jak Odra gra nie na boisko drugoligowych, tylko z przeciwnikami, którzy nie są w drugiej lidze, z którymi się nie spotkacie w rundzie wiosennej? Znaczy, teraz ogólnie trenujemy na rozpiskach sami, w domach. Siłownie, bieganie, baseny, wszystko. Wracamy do treningu 4 stycznia i bodajże w najbliższą sobotę, później po 4 stycznia,
gramy pierwszy sparring, ale nie wiem, z kim, szczerze mówiąc. Nie, no generalnie teraz skupiamy się na indywidualnych treningach, tak jak Tobie już powiedział, całą drużyną spotykamy się czwartego, no ale teraz mamy też dużo roboty, nie oszukujmy się, w sensie każdy rano wstaje, każdy biega, odpowiednie diety, no to wszystko trzeba trzymać, jednak idą święta, te dania wszystkie kuszą, no ale... Forma świąteczna. Forma nie może właśnie być świąteczna. No. No, zostawić piłkarzy tak do marca samopas to nie jest dobry pomysł, rzeczywiście. No, niekoniecznie. No to trening ten indywidualny też bardzo ważny. Co, oprócz biegania i powstrzymywania się od objadania świątecznego, co jeszcze robicie? Bo powiedziałeś o tej rozpisce, Tobiasz. To siłownia. Pracujemy każdy sam na swoich, jakby to powiedzieć, ciężarach, siłach maksymalnych. Rozpisane. Trenujemy na siłowni, na basenach, pływamy, nie wiem, na basenie też mamy odnowę biologiczną. No, mamy tylko w sumie chyba jeden dzień w tygodniu taki naprawdę wolny, że nic nie mamy robić, a tak to cały czas coś. No ale to się człowiek szybko przyzwyczaja, jak trenuje i... No, dokładnie. Tak, to jest kwestia przyzwyczajenia. No dobra, odbiegając od teraźniejszości, przejdźmy w przyszłość, niedaleką przyszłość. Doczytałem się, że w Odrze Opole będzie nowy zawodnik. Nie wiem, być może to też dla was zaskoczenie. Mateusz Wrzesień. Tak? Coś tak. To. Kojarzycie? Mam takie pytanie. Wychowanek Ruchu Chorzów, pomocnik, napastnik. Czy dla ciebie jest to takie też, w pewien sposób też będzie rywalizacja? Jak to jest z nowymi twarzami w zespole? Czy ciężko z wami się zaaklimatyzować w Odrze? Na pewno z naszą drużyną będzie łatwo się zaaklimatyzować, to jestem z pewnością przekonany, ale no nie, na pewno. Wiadomo, dodatkowy taki bodziec, rywalizacja, tak jak już powiedziałeś. Tam walka o pozycję. Właśnie, może walka o pozycję, ale bardziej uważam, że takie właśnie dodatkowe, takie... zmotywowani się, bo to każdy motywuje się nawzajem. Jesteśmy drużyną, wszyscy jedziemy tak naprawdę na jednym wózku. No, ja nie znam Mateusza, tylko słyszałem, że tam jest właśnie skrzydłowym, tak jak powiedziałeś, że grał też jako napastnik, jako tam... Zobaczymy, gdzie trener go, że tak powiem, widzi, na jakiej pozycji, gdzie będzie rywalizował, no i mam nadzieję, że szybko się zaaklimatyzuje, tak jak powiedziałeś, przepraszam, i będzie, że tak powiem, włączony jak najszybciej do drużyny. Właśnie, jak to jest z nowymi twarzami? Jeżeli widzicie trenera, czy trener lepiej trenerowi sprawdzić nowego człowieka od razu na mecz, czy jednak w tych meczach kontrolnych, na treningach, sparingach, czy lepiej, żeby puścić go na głęboką wodę, rzucić go na głęboką wodę? Na pewno trener musi widzieć zawodnika w meczach, w sparingowych, treningu. Jakby to powiedzieć, każdy zawodnik w każdym klubie wygląda inaczej. Nie? Tu jest większa presja, tu mniejsza presja. W Opolu jest duża presja, teraz na awans. W rozwoju no to była tylko presja, jakby to powiedzieć, o utrzymanie, nie? Więc tam presja jest niższa niż w Odrze Opole. No, w rozwoju też nie ma kibiców, Odrze jest no, wiele kibiców, którzy chcą tego awansu, no i jakby to powiedzieć, no tu jest mega, mega presja, nie? Tyle mogę powiedzieć. Wspomniałeś, Krzysiek, o transferze do, ale także będą planowane są transfery z klubu. Trzech zawodników też odchodzi, to też wpływa trochę na drużynę. Jednak koledzy, z którymi się trenowało i tu nagle musicie się pożegnać. No tak, tak, na pewno. No. Taka destabilizacja też może trochę taktyczna, czysto sportowa. Tak, no to jest decyzja sztabu szkoleniowego, trenera, może nawet czasami samych zawodników, bo to też wiadomo, niekiedy zawodnik sam chce odejść na przykład z różnych przyczyn. No na pewno kontakt z może nie wiem, czy z całą drużyną, ale z większością z nas będzie utrzymany tam przez chłopaków, no bo naprawdę, tak jak już wcześniej powiedziałem, no, byliśmy tym kolektywem, tak jak już wspomniałeś, tą drużyną, tym teamem, więc no, nie zapomina się takich rzeczy, to jednak rok czasu albo nawet ponad rok czasu, jak grasz ze sobą, no to przyzwyczajasz się do ludzi, do otoczenia, no i to jest takie trochę niemiłe, no ale zmiany są, no takie jest życie, nie? No, jeden przychodzi, drugi odchodzi, no.
oby, tak jak już powiedziałem wcześniej, żeby ten Sean taki, żeby ten team został jak najdłużej razem. Dobrze, Marcin powiedział o liście transferowej, bo doczytałem, że po ostatnim meczu jesiennym, w rundzie jesiennej, sztab szkoleniowy wysłał na listę transferową trzech zawodników, Audasia, Kolanko i Krysiana. Z którym, jeżeli możemy tak spekulować, z którym z nich jakby nie chcielibyście się pożegnać? Czy może łączą was więzi koleżeńskie? Bo na pewno, tak jak sam wspomniałeś, jesteście kolektywem, na pewno was łączy więź drużyny, prawda? Jednak, za przeproszeniem, w kupie siła. Z którym z nich nie chcielibyście się pożegnać? A, no i czy was coś łączy właśnie oprócz piłki? Szczerze mówiąc, to z każdym, nie? Nie ma tak, że podziały jakieś w drużynie, że tego lubię bardziej, tego mniej. No, z każdym spędzałem czas i po treningach, przed treningami, w czasie treningu. No i jakby nie ma tak, że za na przykład Audasiem będę bardziej, żeby nie odchodzić, dokładnie tęsknić. Bo z każdym, jakby to powiedzieć, z każdym byłem złączony więzią przyjaźni tak samo i nie ma jakichś podziałów, że tego bardziej lubię, tego mniej. To jest rodzina i każdego lubię. Dawid? Ja to samo, ja uważam to, co Tobiasz. No jednak mówię, też spędzaliśmy czas nie tylko w trakcie treningu, trenując, czy tam śmiejąc się, bo to też na tym polega, rozmawiając, tylko właśnie po treningu, jako cała drużyna wychodziliśmy razem. Każdy już mniej więcej wiedział, kto z kim, gdzie, jaką ma dziewczynę, jak ma na imię. No to jest takie... Mówię, no jak to z przyjaciółmi, z kolegami, taka, że tak powiem, mówię, mała, druga sportowa rodzina. No i na pewno to jest takie smutne trochę, bo chłopaki jednak, mówię, no oddali na pewno dużo serca, włożyli, żeby Odra właśnie awansowała, bo każdy z nich w tej trzeciej lidze był. Adi też wcześniej był w Odrze, zanim też pomógł Odrze do tej drugiej ligi, tak naprawdę zrobił kawał dużej roboty, więc no szkoda, no na pewno to jest taka, że tak powiem, smutna wiadomość na pewno dla mnie i dla Tobiasza, nie? A sportowo te zmiany, jak wpłyną na drużynę? Możesz coś prognozować? Znaczy ja powiem tak, nie wiem kto przyjdzie, znaczy nie widziałem, tak już mówiliście, że teraz pierwszy transfer, że Mateusz przyjdzie, tak? No to nie wiem jak naprawdę, bo nie widziałem go w treningu, nie widziałem go w meczu, nie jestem pewien. Uważam, że każdy z tych trzech zawodników wnosił coś do tej drużyny, na pewno. Każdy dokłada swoją cegiełkę, że zrobiliśmy taki wynik sportowy. Jeden mniejszą, drugi większą, ale każdy naprawdę miał swój udział. No i uważam, że na pewno będzie ich brakować. Jeszcze chciałem zapytać się o ważny element każdej drużyny, jakim jest 12 zawodnik. 12zawodnik.pl, portal, który umieścił na czwartym miejscu naszych kibiców Odry Opole w rankingu wyjazdowym drugiej ligi. Ostatni mecz wygrany przez was 4-3 na wyjeździe z Polonią Warszawa. Wgłębiłem się w sytuację i na Konwiktorskiej nie było w ogóle kibiców Polonii, prawda? Tak. Bo oni tam zbojkotowali, byli tylko kibice naszej drużyny i tak. Dzięki temu też portal umieścił naszych kibiców na zaraz tuż za podium, na czwartym miejscu. Powiedzcie, jak ważny jest, czy rzeczywiście 12 zawodnik jest ważny w każdym spotkaniu? Czy jest 12 zawodnik? I czy jest, czy jest duch 12 zawodnika? U nas na pewno jest. Nie kojarzę, żeby kibice nie jechali za nami na mecz. Czy na Oleskiej ich nie było, bo na Oleskiej są zawsze. Raz w większej liczbie, raz w mniejszej, no ale zawsze jakby motywują nas do mega ciężkiej pracy, żeby całe serce wnieść w to, co robimy, nie? Żeby walczyć za nich, za ten klub. No, nie wiem, co więcej powiedzieć. No tak, no ja też mogę dodać, że jak masz taki, zdarzają się w meczu słabsze momenty, usłyszysz jeden, drugi ryk taki, że widać, że ci kibice zawsze za tobą pójdą.
to daje ci takiej motywacji, taki, no, pompuje cię do dalszej właśnie takiej, a zostało jeszcze tyle minut na boisku, muszę dać z siebie maksa, muszę pokazać, że no nie po to przyjechali na przykład, bo to czasami jest, czy tam 10 kilometrów, nawet tutaj najbliższe jakieś, wie, zagraliśmy w trzeciej lidze gdzieś, a gdzie na przykład 500 czy 600, no to też robi, widać, że jednak zawsze są, zawsze za nami pojadą, wkładają w ten doping naprawdę też kawał serducha, no i mam nadzieję, że będą jeszcze w większej liczbie za nami jeździć, czy to na Oleskiej, czy właśnie... A jakie to jest, jeszcze ostatnie pytanie przed zejściem, a jakie to jest uczucie grać w Warszawie, Polonia Warszawa, przeciwko takiej drużynie i w ogóle nie słyszeć kibiców przeciwnika, tylko naszych kibiców, którzy razem z nami przyjechali na mecz? No takie, ja uważam, pozytywne uczucie, bo jednak to my słyszeliśmy swoich kibiców. Może to również nam pomogło właśnie wygrać to spotkanie, te 4-3, taki szalony trochę to był mecz. Ale uważam, że tak jak już powiedziałeś, no nie wiem, co tam dokładnie się stało między kibicami, a tam zarządem, jeśli chodzi o Polonię Warszawa. Jest to na pewno drużyna, no taka markowa, tak, ma już swoją markę, ma tą taką, że tak powiem, znaczek firmowy, taki, no jednak drużyna z historią, z przeszłością naprawdę ekstraklasową. No mówię, no nasi kibice spełnili swoją rolę. Czy to, dlaczego kibice Polonii akurat na ten mecz, nie wiem, strajkowali, albo jak to inaczej mogę ująć, tak? Właśnie, no to już jest sprawa właśnie Polonii Warszawa. A myślę, że kibice Odry chyba by tak nie zrobili. Nawet. Z jakiego Boża tu nie odpuściliby sobie. Dobrze, to pora na te zejście, które zapowiedział Krzysiek, ale nie bójcie się, wrócimy do was już za chwilę. Za 10 minut godzina 11. Pomału zbliżamy się do końca sportowego śniadania. Przypominam tak na wszelki wypadek, że rozmawiamy z piłkarzami Odry Opole, Dawidem Wolnym i Tobiaszem Wańcetelem. Marcin, koniec z odpytywaniem naszych gości. Wyrzucamy to. I przejdźmy teraz do rozmowy prywatnej. Co tak naprawdę robicie na co dzień prywatnie? Bo wiem, dzwoniłem do ciebie, to akurat powiedziałeś, że trenowałeś dzieciaków, prawda? Zajmujesz się też karierą trenerską? Tak to nazwijmy. Nie, no bawię się na razie. W sensie mam z tego dużo frajdy, tak jak dzieciaki. Mam nadzieję, też zauważyłem, że dużo uśmiechu z tego mają. Mam, tak naprawdę prowadzę dwie drużyny. Jedną u siebie tam, gdzie mieszkam, bo ja mieszkam w Groszowicach, to jest przed Opolem. To jest Opole, ale przedmieście. To w Groszowicach i drugą tutaj w Odrze mam też jedną ekipę. No i trenuję sobie też dzieciaków dodatkowo. Oprócz tego studiuję, no to jak wiadomo, każdy gdzieś tam studiuje, gdzieś się dokształca, uczy się. No ja akurat zaocznie na WSB, tam na inżynierii zarządzania, zostałem już niecały rok w sumie i będę bronił się, inżynierkę będę robił, nie? A Tobiasz? Co, treningi i ogólnie to jestem kinomanem. Dużo filmów oglądam, seriali i tak w sumie mija dzień, nie? Dużo na trenowanie czasu zostawiam, jakby to powiedzieć, trenuję 3 godziny w sumie dziennie, od tam rozciągania, po wałki, po masaże, a tak to leżę w łóżku i oglądam filmy. To też jest dobry sposób. Ale wracając do ciebie, bo jeszcze chciałem zapytać Dawida, czy to jest pomysł na przyszłość, kariera trenerska? Dla ciebie przynajmniej. Wiesz, to znaczy... Na pewno w tym się czuję najlepiej, nie? To jest fajnie, jak łączysz swoje hobby na przykład z pracą. No, dla mnie to jest coś wyśmienitego. No, każdy by tak chciał. Wam też na pewno się podoba wasza praca, bo widzę, że się cieszycie, uśmiechamy się. No to jest raczej takie, no ja czerpię na pewno z tego dużą radość, frajdę mam. No jest coś, co to mnie zadowala, nie, że biorę torbę sportową, mówię, nie, znowu te same, że tak powiem, twarze, ale mi się nie chce. Nie, właśnie jest zupełnie odwrotnie. Mówię, fajnie, znowu zobaczę swoich przyjaciół, kumpli, tak jak Tobi powiedział, faktem, trenujemy ciężko, poza treningami też trenujemy, każdy indywidualnie wzmacnia w tym, czym ma problem na przykład albo coś. No i dodatkowo właśnie teraz tych dzieciaków też mam z tego naprawdę... frajdę, ale też przede wszystkim łapię doświadczenie, bo to jest no, w dzisiejszych czasach najważniejsze. Na filmiku promującym kalendarz ostatnio, kalendarz ECO,
był pokazany fragment, jak właśnie trenujecie z dzieciakami i widać tą taką też więź pomiędzy, bo no, nie ukrywajmy, nie jesteś jakby z starym trenerem, jakimś wyjadaczem czy coś, tylko można spokojnie nazwać kolegą z drużyny, kolegą po fachu. Fajnie też się, mam nadzieję, uczy przy zawodnikach, którzy też na co dzień grają, prawda, a nie tylko zajmują się karierą trenerską, tylko na co dzień też grają w piłkę. Tak, tak, no ja dokładnie. Fajnie, że w ogóle w Odrze teraz ta Akademia Odry Opole super, super robotę zrobił trener Marek Duraj, naprawdę, no złapał to wszystko, nie dość, że sam się szkoli, jeździ na różne staże. No właśnie to teraz też widziałem, że jest gdzieś... był, już wrócił, tak, dokładnie był w Chorwacji, ale no mówię, no akurat mega profesjonalista i taki człowiek, który w swojej pracy naprawdę pokazuje kawał dobrej takiej roboty, kawał takiego serducha w to daje wkłada. Maksa. Tak, no naprawdę, ja mówię na życzeniach świątecznych, jak wczoraj mieliśmy wigilię klubową, życzyłem cierpliwości, wytrwałości, bo na niektórych ludzi trzeba, ale mówię, no to, co on naprawdę robi dla tego klubu, bo to też jest ważne, żeby od najmłodszych, ja też przechodziłem te, że tak powiem, szczebel po szczebelku w akademii i tak, bo jestem tutaj wychowankiem, swoją przygodę, więc wiem, jak dużo trzeba naprawdę włożyć w to serducha, żeby pokazać po prostu światu, albo nawet czy tam na opolskich boiskach, czy później właśnie ogólnie w Polsce, a może i nawet za granicą, skąd się wychował właśnie taki mały adept piłkarski. To jeżeli wspomniałeś o tej drodze, mógłbyś przybliżyć, jak to było, jak to, jak zaczynałeś? Wasze, jakie tak były wasze początki? To może wychowanek najpierw. Dobra, to może wychowanek. No ja, wiadomo, jak to każdy, na boisko wziął mnie tata i dziadek. Z dziadkiem już od mało lata takiego chodziłem na Odrę, jak jeszcze tu była pierwsza liga wtedy, co mieli problem, tak już bodajże taki trochę chyba coś tam z tą korupcją było, taki chyba Holender był tam prezesem czy kimś. No ja byłem wtedy mały, no to tak nie wnikałem, co tam się dzieje w klubie, mnie tylko interesowało, a mecz, święto, sobota, z dziadkiem za rękę i na meczyk, nie? No i... Mam déjà vu, bo tak się też zaczyna Skrzydlate Świnie, nie wiem, czy oglądaliście. Wszystko zaczyna się od sektora rodzinnego. To ja też zacząłem od sektora rodzinnego, w meczu Odra Śląski uciekałem ze stadionu, tak? To był mój pierwszy mecz, także przygoda się zaczęła super, uciekałem z trybun, ale później już było coraz lepiej. No i jak każdy chyba chłopak, zacząłem tam w Groszmalu Opole, to jest obok, w tej miejscowości, co mieszkam. No i po jakimś czasie tam trener Sienczewski bodajże wtedy był, który teraz chyba jest w Tor Dobrzeń Wielki, ale on jest zawodnikiem, pozdrawiam go z tego miejsca. No, zaprosił mnie na trening, stwierdził, że coś tam potrafię, tak to nazwę. No i po kolei, każdy szczebel po szczebelku przechodziłem, że tak powiem, swój rozwój piłkarski, jak to nazwę, swoją przygodę. Mam nadzieję, że będzie ona trwała jak najdłużej tutaj w opolskiej Odrze. Tobiasz, jak? Ja zaczynałem w Tobiasz wyemigrował. W Szczeczyku. Grałem kilka dobrych lat, aż do wieku trampkarza. Później do juniora młodszego przeszedłem do Małej Panwi Ozimek, gdzie grałem chyba rok albo pół roku, jakoś tak. Przeszedłem do liceum, do Polonii Bytom. No i po półtora roku wróciłem tu do Opola i już jestem. Opamiętał tu się, nie? 2,5 roku. No, w marcu będzie 3 lata. No ale też, jakby to powiedzieć, tego wszystkiego, tych wszystkich umiejętności nauczył mnie trener Kania, któremu bardzo dziękuję za wszystko. W sumie już z nim współpracuję 6 lat, jakby nie patrząc. No i bardzo mu za to dziękuję. Ale z bramkarzami jest taka historia też, że on jest jeden w drużynie, i zawsze trener ma ten problem, żeby wyłapać ten jeden diament. To już jest trenera. Problem trenera. Problem trenera, dokładnie. Ale konkurencja
No właśnie, konkurencja jest duża. Tak, konkurencja jest, to na pewno. Mega dobrze się trzymamy w sumie, bramkarze. Normalnie jak zawodnicy z pola, tak bramkarze, gdzie się wszyscy razem trzymamy, nie ma, że tego lubię bardziej, tego mniej. Wszyscy tak samo. To, że na przykład drugi bramkarz może być zły na mnie, że cały czas broni, albo ja na niego, że on broni. Ale to jest tylko motywacja do dalszej pracy, do ciężkiej pracy, żeby pokazać, że trener się na przykład myli, że to ja powinienem grać. No dobrze, a jeżeli możesz powiedzieć, to co ty tak naprawdę masz, czego inni nie mają? Że ty akurat, trener na ciebie akurat stawia, być może, że jest to instynkt bramkarski, być może jest to wrodzony talent na bramce. Szczerze mówię, sam nie wiem, co mam. No to jest też. Wspomniałeś wcześniej, będę teraz wracał do tego, co był Krzysiek już napomknął parę minut temu. Oprócz tego, że jesteście piłkarzami, to ostatnio byliście nawet modelami. Zdarzyło się. Taki incydent. No, tak, ja uważam, jeśli chodzi o ECO, to naprawdę jako sponsor bardzo fajną robotę robią w Odrze. Czy to właśnie z Akademią, czy teraz z nami. No, pokazują, że naprawdę im zależy na tej współpracy z klubem, z nami, właśnie z piłkarzami, ze sztabem, z zarządem. To widać, że taki, no i tak jak już powiedziałeś, no na pewno kawał śmiechu na tej, że tak powiem, sesji zdjęciowej, którą mieliśmy. Było naprawdę super, fajna zabawa. Ja się bawiłem wyśmienicie, Tobiasz też, bo widziałem, że non-stop, że tak powiem, Micha ucieszona była, nie? No i mówię, no fajnie takie coś nowego, tak? Na pewno takie nowe doświadczenie. Musieliśmy czasami nawet po pół godziny paradować do sesji, no i naprawdę, no uważam, że wyszło fajnie. A jeśli chodzi o samą prezentację kalendarza, czy to było dla was też po raz pierwszy spotkanie? Bo jednak widziałem, że nawet małe dzieciaki podchodziły do was, o dajcie autograf. Czy to było już coś takiego pierwszy raz, że o coś podpiszę dla kogoś z jakąś dedykacją czy coś? Miłe pewnie wrażenie, prawda? Tak, miłe na pewno. No, pierwszy raz w sumie taką prezentację przeżyłem w życiu, tak jak dzisiejszy dzień, pierwszy raz w radiu. Na pewno miło to wspominam i na pewno to zostanie gdzieś tam w sercu schowane. Gdzieś tam to krzesło jest, na tamtym krześle ja siedziałem 2 tygodnie temu, to jest krzesło dla pierwszych ludzi. Tak, dla debiutantów. Dla debiutantów. Tak. Mam pytanie do ciebie odnośnie twojego zdjęcia. Przykleili ci tego buta, czy on jest dorobiony w Photoshopie? Tam jest chyba ja widziałem, tam jest prawidło chyba. To ja mogę z tej strony zadać ci po raz pierwszy na tej audycji pytanie. A jak myślisz? Nie jestem grafikiem. Wyglądało to trochę na przyklejone. Nie, znaczy na prawidło zrobione w tym. Powiem ci. No z rady, ja nie poza jestem. Audycją, wiesz. No nie wypada, dobrze. Nie? Później... Ale nie uznajmy czary, że nauczyłem się. Nie burzmy tego mitu. David Copperfield. No, David Copperfield. No, tak. Bo jeszcze ta twoja piłka, Tobiasz, przyklejona do rękawicy, to da się utrzymać. No, ale... Co nie jest problem. No, ale ten ta piłka była czwórka. Tak. Aha, dla bramkarza na pewno nie jest problem. No z właśnie. Takimi łapami, to wiesz. Rękawice robią też swoje. No Michelin. Co my tu jeszcze mamy? No, nic nie mamy, proszę państwa, bo kończy nam się czas pomału. Chyba będziemy musieli zrezygnować z rozmowy. Fajnie nam się rozmawiało, muszę przyznać, dzisiaj. Było bardzo, bardzo miło i bardzo wesoło. Dużo uśmiechu. Dużo uśmiechu. Cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie. Dziękujemy wam bardzo za wizytę. Myślę, że nie było aż tak źle jak na pierwszy właśnie, raz. Jak wrażenie po debiucie. Okej. Spoko. No trudno. Dawid to myślę, że przyzwyczajony już był. Rozmowny. No. Najbardziej medialny. No, najbardziej. Zawsze się chłopaki śmieją, że niby najbardziej medialny. No, jak przychodzi... Fajnie. Mi się bardzo przyjemnie rozmawiało też. Również dziękuję. Nie? To jak przychodzi TVP, to zawsze wypychają cię z tłumu. Tak, więc rozmawiaj. Idź. Ty jesteś od tych spraw. Idź. Dobrze. To następnym razem, jeżeli będziemy chcieli porozmawiać z przedstawicielem Odry, to będziemy wiedzieli, do kogo uderzyć. Dobrze.
już się żegnamy. Panem Stobiaszem, tak. Drugi raz też musi być. Nie? żegnamy się i nie możemy się pożegnać w końcu. Dobra, dzięki chłopaki, że wpadliście. Było nam bardzo miło. Naszymi gośćmi byli Dawid Wolny i Tobiasz Weinzetel. My również dziękujemy. Dzięki bardzo. Słyszymy się w następnym sportowym śniadaniu dopiero po nowym roku.